Wiedział. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Dla mnie to jest w ogóle dzisiaj potrójna radość z tego dżuga, bo raz, że resetujemy po krótkiej przerwie spotkania toruńskiego dżuga. Dwa, mamy Wiktora, kolegę, którego bardzo lubię i szanuję, oraz mogę powiedzieć o Micronaucie, więc dla mnie to jest taka sytuacja win-win-win. Tytuł prezentacji znacie z opisu, ale winny Wam jestem lekkie wprowadzenie, o czym tak naprawdę będziemy dzisiaj mówić. Bo będziemy mówić o Micronaut Framework, jak nie trudno się domyśleć. I ta prezentacja ma zasadniczo trzy cele. Pierwsze to jest wprowadzić Was w takie podstawy Micronauta. Będziemy robić to przy pomocy sesji live coding, gdzie zobaczycie, jak od podstaw powstaje aplikacja w Micronaucie. Naszym głównym aktorem będzie deklaratywny klient HTTP. Jeden z wielu feature'ów Micronauta. I zobaczycie, jak fantastycznie upraszcza on takie zadania, które w normalnym przypadku wymagały pisania dosyć dużej ilości kodu, ale też nie byłbym sobą, gdybym nie przedstawił Wam kilku pułapek, z którymi trzeba się niestety też mierzyć, bo nie wszystko złoto, co się świeci. Jak Łukasz wspomniał, mam te dwie książki, więc za pytania, tak naprawdę pierwsze może dwa pytania jakieś ciekawe, jak padną, takie książeczki otrzymacie. Zanim ruszymy do tego, żebym powiedział Wam o tym, co będziemy robić, krótkie wprowadzenie do Micronauta i pytanie do Was. Kto z Was jakiekolwiek doświadczenie z Micronautem już ma? Ręka do góry. Okej, okay. Czyli tak naprawdę 3-4 osoby, więc myślę, że Wy też się czegoś ciekawego dowiecie z tej prezentacji, a dla całej reszty myślę, że to będzie super fajna prezentacja. Na czterech slajdach. Czym jest Micronaut? Micronaut nie jest żadnym niszowym frameworkiem. Jest dosyć świeżym frameworkiem, bo dopiero od maja 2018 roku, a tak naprawdę upubliczniony jest od 2019. Jest to framework javowy, ale można pisać w nim również korzystając z Kotlina czy Groovy'ego. I framework stworzył Graham Rocher, człowiek nieprzypadkowy. To jest człowiek, który stworzył, on i jego zespół stworzyli Grailsy. I tak naprawdę Micronaut to jest suma tak naprawdę kilkunastu lat doświadczeń tworzenia frameworków, ale nie oznacza to, że Micronaut jest jakąś kontynuacją Grailsów, jest wręcz czymś kompletnie przeciwnym, dlatego że został on zaprojektowany z myślą o zupełnie innych architekturach, można powiedzieć współczesnych architekturach deploymentu. Czy to będzie właśnie jakieś mikroserwisy, serverlessy, kontenery, czy nawet mini komputery, na których Micronaut jest w stanie funkcjonować sprawnie. I żeby zrealizować ten cel, twórcy Micronauta postawili przed sobą takie oto zadanie, zoptymalizować go pod kątem ahead of time compilation. Co to oznacza? W praktyce oznacza to tyle, że co prawda refleksji nie byli w stanie się pozbyć w 100%, ale refleksja jest wyeliminowana do minimum. Nie ma class path scanningu, nie ma dynamicznych class loaderów, a większość rzeczy, które współczesne frameworki, takie jak Spring Boot, robią w momencie, gdy aplikacja wstaje, te rzeczy są jakby obliczane na etapie kompilacji. I tworzone są metadane, które Micronaut jest później w stanie wykorzystywać. Dzięki temu bootstrap aplikacji Micronautowej jest nieporównywalnie szybszy, ale co więcej też zużycie zasobów jest dużo mniejsze. I to spowodowało zupełnym przypadkiem, że Micronaut jest tak naprawdę first class citizen dla GraalVM-a. Zresztą GraalVM został też mniej więcej ogłoszony w podobnym czasie i okazało się, o tym Graham Rocher wspominał w jednym z wywiadów, że tak naprawdę kiedy zobaczyli listę wymagań, żeby móc skompilować natywny obraz przy pomocy GraalVM-a, Micronaut praktycznie od dnia pierwszego spełniał wszystko. Tam drobnych kilka tweaków było potrzebnych i tak naprawdę aplikacja Micronautowa jest w stanie skompilować się do pliku wykonywalnego. Nie jest potrzebny żaden JVM, żeby uruchomić aplikację. Cold start jest bardzo szybki, mniejsze zużycie pamięci, ale również kilka innych feature'ów z tego wynikających. Ale to, co chyba jest najważniejsze, to fakt, że pomimo tych wszystkich rzeczy Micronaut nie wprowadził żadnego nowego modelu programowania. Jak za chwilę zobaczycie na przykładach kodu, ktoś, kto ma doświadczenie ze Spring Bootem, usiądzie do projektu Micronautowego i dosyć szybko będzie czuł się jak u siebie. Oczywiście są tam pewne rzeczy, o których trzeba pomyśleć inaczej, ale generalnie semantyka jest bardzo
zbliżona. Wspomniałem o tych kilku aspektach Micronauta tylko po to, żebyśmy mieli jakiś taki mniej więcej wspólny pogląd na to, czym Micronaut jest, że to nie jest żadna, wiecie, jakaś bardzo niszowa technologia, którą sobie ktoś tam w piwnicy wymyślił i próbuje nią zawojować świat. Tak zupełnie nie jest. Co będziemy dzisiaj budować? Chciałbym zaproponować Wam stworzenie prostej aplikacji restowej, która będzie miała dwa endpointy. I wykorzystamy te dwa endpointy w połączeniu z deklaratywnym klientem HTTP. Nie, przeskoczymy na następny, ten nie niszczy. Wykorzystamy te dwa endpointy po to, żebyśmy mogli przetestować naszego klienta HTTP. I teraz opowiem Wam, co będą te dwa endpointy robić. Będziemy mieć jeden endpoint client users, gdzie będziemy wysyłać żądanie metodą get. Nasza aplikacja demo odbierze ten request i będzie komunikować się przy pomocy tego deklaratywnego klienta HTTP z jakimś user z API. I pomyślmy sobie, że to jest jakaś zewnętrzna usługa, ale to może być coś, co jest jedna z usług w naszych mikroserwisach. Ważna informacja jest taka, że będzie potrzebne uwierzytelnianie, bardzo prymitywne, po prostu klucz, który kryje jakąś tutaj, kryje jakiegoś użytkownika za nim. Więc ta nasza aplikacja taki nagłówek do każdego requestu będzie musiała podać. Dostaniemy odpowiedź prostą, będzie to lista JSON-ów. Jak widzicie, te dokumenty JSON-owe mają tylko cztery proste pola. Istotny element jest w nagłówkach widoczny target host. Będziemy chcieli odczytać, to jest customowy nagłówek, który chcemy odczytać po to, że kiedy będziemy zwracać odpowiedź do naszego klienta, będziemy chcieli przepisać ten nagłówek w postaci ex-target-host'a. I idea jest bardzo prosta. Kiedy będziemy komunikować się z kilkoma instancjami, będziemy chcieli wiedzieć, która instancja odpowiedziała nam z właśnie tym JSON-em. Także to jest przypadek pierwszy. Ja teraz szybko przeskoczę na przypadek drugi. Widać, że nie radzi sobie projektor z niektórymi stronami PDF-a. Endpoint drugi to będzie również client users, tym razem metoda post. Będziemy tworzyć użytkowników. Wyślemy jakiegoś JSON-a, dwa pola name oraz email do naszej aplikacji. Nasza aplikacja, znowu wykorzystując tego klienta HTTP, wyśle taki sam dokument do users API. Znowu dodając ten klucz API, otrzymamy odpowiedź o tym, że użytkownik został utworzony i taką samą odpowiedź zwrócimy do naszego klienta. Także takie zachowanie trochę a la proxy. Natomiast oczywiście te dwa endpointy są dosyć proste, dlatego skomplikujemy sobie delikatnie sprawę. Pokażę Wam, jak możemy przy pomocy Micronauta stworzyć endpoint, który będzie nieblokujący. To znaczy, tak jak widzicie tutaj na tym diagramie, kiedy nasz klient będzie wysyłał żądanie, sprawimy, żeby wątek, który przyjmuje to żądanie, był w stanie obsłużyć inne zadania w tym samym czasie. Dodatkowo połączymy się z Service Discovery. Będziemy odpytywać kilka instancji, nie będziemy znać ich adresu tych instancji. Wykorzystamy konsula właśnie po to, żeby on nam podał informacje, do których instancji możemy, z którymi możemy się komunikować. I zobaczycie to, że zrobimy to bez zmiany kodu Java'owego. Będzie tylko konfiguracja i ten sam klient, którego napiszemy, będzie w stanie używać Service Discovery. I na koniec przetestujemy sobie taki przypadek, co jeżeli user z API nie będzie responsywny, albo będzie nieosiągalny, albo będzie rzucał jakimś internal server error. W takiej sytuacji będziemy chcieli sprawić, żeby nasza aplikacja była w stanie na takie przypadki odpowiedzieć. OK? Kotek się wyświetlił, to najważniejsze, więc możemy przechodzić do spraw merytorycznych, do już samego kodowania. OK? Ja tej aplikacji jeszcze napisanej nie mam. Teraz widzicie IntelliJ'a, jest tutaj ten user z API. To jest aplikacja, która chodzi u mnie na laptopie. Utworzymy sobie nową aplikację i do tego ja wykorzystam klienta Micronauta, którego, jeżeli chcecie, możecie zainstalować z SDK Manem lub w każdy inny sposób. Dodatkowo, jeżeli wejdziecie sobie, zresztą właśnie, jedna ważna rzecz, o której zapomniałem, kod źródłowy do tej prezentacji, będzie link na końcu, na ostatnim slajdzie, także będziecie mogli sobie zobaczyć, o ile oczywiście projektor wytrzyma ciężar tego slajdu. Ale tam będzie link, będziecie mogli zobaczyć linki również do tych wszystkich zasobów, o których dzisiaj mówię, także możecie się spokojnie skoncentrować na tym, co będziemy robić, a wszystkie materiały będą dla Was dostępne. Czy może jakieś pytanie ktoś ma? Jeszcze nikt nie chce książki. Kto by chciał którąś z tych książek, pamiętajcie, można za pytanie otrzymać. Dobra, lecimy. Ja stworzę aplikację bazową. Nie będziemy dodawać żadnych feature'ów, zdefiniujemy sobie tylko, że chcemy
Będziemy tworzyć aplikację w Java 17. Aplikacja będzie się nazywać Demo i nie będzie miała żadnych dodatkowych feature'ów dodanych. OK? 17, bo 19. Bo 17 po prostu. Jak którą chcesz książkę? To jest na zachętę dla Was, słuchajcie, jak widzicie. Nie ma głupich pytań. A ja na to pytanie nie mam odpowiedzi, Marku, wybacz. Mea culpa. Dobra, dodaliśmy aplikację demo. Na samo utworzenie aplikacji, zaraz sobie zobaczymy, co tam nam Micronaut przygotował. Dostaniemy, jeszcze chwilkę, niech się Gradle załaduje. Taka pusta, świeża aplikacja Micronauta udostępnia nam. Po pierwsze, Plick Application to jest zwykłe, jak widzicie, Public Static Void Main aplikacja klasa Javowa. Dostajemy Application YAML oraz dostajemy Logback XML. I przejdźmy od razu do meritum i rozpoczniemy od tworzenia tego deklaratywnego klienta HTTP. Nazwiemy sobie User's API Client i stworzymy, a niech to będzie interfejs, bo czemu by nie. Do tego interfejsu zadeklarujemy sobie dwie metody. Będzie jedna metoda, która będzie zwracać listę jakichś obiektów typu user i niech ona też ma metodę create, która przyjmując create user request będzie zwracać jakiegoś użytkownika. Teraz na potrzeby tej prezentacji ja sobie obie te brakujące klasy zdefiniuję po prostu tutaj inline jako rekordy, bo czemu by nie. I użytkownik będzie miał te cztery pola, które widzieliście na slajdach, tak? Czyli to jest UUID, to jest name, to jest email oraz to jest created by. Mówcie mi, jeżeli się monitor wyłączy. I to samo zrobimy z create user request. Tam mamy dwa pola, mamy name'a oraz email. OK? So far so good, na razie mamy po prostu javowy interfejs z dwoma rekordami, które są zdefiniowane na poziomie tego interfejsu. Co możemy zrobić, żeby powstał z tego deklaratywny klient? Sprawa jest dosyć oczywista. Dodamy adnotację client pochodzącą z tego pakietu i na chwilę obecną pozwólcie, że ja po prostu sobie tutaj wpiszę adres tej usługi, z którą będziemy się łączyć. OK? Na razie niech to jest spoko, będziemy refaktorować później. Adnotacją get wskażę. Użyj metody get na endpoint users. Ta metoda będzie właśnie tutaj odpytywać. Tutaj zrobimy metodę post, również na endpoint users. Chciałbym, żeby ten create user request występował w postaci JSON-a, więc dodam sobie adnotację body. Dodatkowo skorzystam z walidacji, żeby przed wysłaniem tego requestu móc zastosować jakąś prostą walidację na tych obiektach. Jeżeli chodzi o te rekordy, teraz rzecz kluczowa, jeżeli chodzi o Micronauta, w obu tych przypadkach dodamy adnotację introspected. I to jest informacja dla procesora adnotacji, który na etapie kompilacji zbada oba te typy i wygeneruje dla nich metadane. To jest istotne, bo zobaczcie, zarówno user, jak i create user request będzie serializowany i deserializowany do i z JSON-ów. Domyślnie wykorzystamy moduł Jackson Data Bind w wersji Micronautowej, który, gdy używacie go w Spring Boot'cie, wykorzystuje Reflection API, żeby zbadać, jakie są pola, czy są odpowiednio metody gettery i settery. Natomiast ja nie chcę tego. Chciałbym, żeby te rzeczy były, zresztą takie rzeczy możemy przy pomocy bin introspection zrobić właśnie na etapie kompilacji. Micronaut dla nas to zrobi, dzięki czemu, jeżeli chodzi o serializację i deserializację JSON-ów, nie będziemy mieli z tym tutaj do czynienia. Jeżeli chodzi o tą walidację, dodamy sobie, niech imię będzie not empty, tutaj też damy not empty oraz email i mamy w tym momencie bardzo prostego, deklaratywnego klienta HTTP. Oczywiście paru rzeczy brakuje. W tym momencie, gdybym zaczął z niego korzystać, dostałbym unauthorized 401, ponieważ brakuje tego nagłówka, o którym wspominałem na slajdach. X API key. Ja sobie tutaj podam jego wartość, możemy zrobić w ten sposób. I w tym momencie, jeżeli ja to zrobię na poziomie interfejsu, każdy request, który będzie wysyłany z tego klienta, taki nagłówek będzie posiadał. Oczywiście no, zgodzimy się, że wprowadzanie to jakichś kluczy na tym poziomie jest no, niezbyt dobrą praktyką, dlatego zrobimy małe usprawnienie. Zdefiniujemy sobie taki klucz konfiguracyjny, users API key,
coś, co też jeszcze może nie będzie takie super piękne, ale zrobimy w pliku application YAML. Wprowadzimy sobie tutaj ten klucz. Załóżmy, że on jest taki testowy, ja będę mógł sobie z niego korzystać i nie wiem, wysyłanie go do repozytorium kodu nie będzie niczym złym, ale jeżeli chodzi o konfigurację, ma to kluczowe znaczenie, bo zobaczcie, jeżeli w środowisku, w którym uruchomię tę aplikację, pojawi się taka zmienna środowiskowa, ona automatycznie nadpisze ten klucz, który występuje w tym pliku. Co więcej, jeżeli ja będę uruchamiał tę aplikację przy pomocy normalnie java-jar, to ja sobie podam -d i powiem users API key, bla, 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 i w tym momencie też nadpisuję. Więc w zależności od środowiska, w jakim będę chciał uruchomić takie rzeczy, będę mógł zrobić. Co więcej, jeżeli na przykład, ponieważ to jest jakiś, wiecie, secret key, on prawdopodobnie w jakimś secret managerze będzie funkcjonował, więc załóżmy, że nasze środowisko uruchomieniowe jest w stanie pobrać jakiś plik properties z takimi secretsami, wtedy możemy zrobić -d micronaut configurations i zakładając, że mamy taki plik jak etc secrets properties, jeżeli w tym secrets properties taki property jak users API key występuje, również zostanie to nadpisane. Nie mówiąc już o tym, że możemy zawsze zrobić application beta YAML na przykład, taki plik, jeżeli uruchomimy aplikację z profilem beta, również te dane zostaną nadpisane. Także widzicie, ta elastyczność konfiguracji tutaj jest bardzo, bardzo duża. Okay? Mamy klucz zapisany w tej chwili w application YAML, ale teraz jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, te dwie metody, one zwracają takie, powiedzmy, typy stałe. Tak? Jest to user, jest to jakaś lista użytkowników. I ona mi daje fajną rzecz, daje mi łatwość, bo w tym momencie deserializacja do tych typów będzie automatycznie wykonana. Natomiast ja tracę możliwość odczytania pewnych szczegółowych informacji związanych z odpowiedzią HTTP. Jeżeli potrzebuję, a w naszym przypadku, pamiętacie, chcemy ten target host odczytać, ja mogę zrobić taką rzecz. Mogę po prostu opakować to w taki typ jak HTTP response. I w tym momencie ja zarówno będę miał tą deserializację przy pomocy metody HTTP response body, ale mogę odczytać zarówno cookiesy, mogę odczytać się nagłówki i tak dalej. Także w tej postaci będziemy tę metodę wykorzystywać. Okay? Dobra, czas, żeby coś zrobić z tym klientem. I teraz nauczymy się, jak wygląda tworzenie kontrolerów w Micronaucie. I teraz jest właśnie ten slajd, którego projektor nie uniósł, czyli znany nam model programowania. Jeżeli znacie Spring Boota, to co w tej chwili zobaczycie, będzie dla Was bardzo znajome. Mamy kontroler client users. Ja zrobię jedną rzecz. Niestety muszę tutaj to słówko final usunąć, jeżeli chcę zrobić walidację, ponieważ na etapie kompilacji dostalibyśmy error, ponieważ ten kontroler będzie musiał być rozszerzony, żeby dostać walidację, ale to nie jest żaden problem. Wstrzykniemy sobie tutaj users API client. Wstrzykiwanie zależności w Micronaucie, jak w każdym frameworku, najlepiej robić przez konstruktor i gdy robimy to przez konstruktor, niepotrzebna jest żadna dodatkowa adnotacja. I teraz metoda pierwsza, zrobimy metodę get, która będzie zwracała, też zwrócimy ten HTTP response i to będzie HTTP response od listy właśnie tych użytkowników. To chciałem. I co, zobaczcie, co zrobimy. Najpierw pobierzemy sobie listę przy pomocy naszego deklaratywnego klienta, czyli wyślemy żądanie do users API, otrzymamy odpowiedź. I teraz, jeżeli chodzi o zwrotkę, stworzymy sobie nowy HTTP response, któremu status ustawimy, przepisując go z odpowiedzi z naszego klienta. Body również przepiszemy z odpowiedzi od naszego klienta. No i teraz ten nagłówek, tak? X target host. Wartość dla tego nagłówka ustawimy z response. Metodą getheaders jesteśmy w stanie dostać się do tych nagłówków. Pobierzmy nagłówek target host. I tutaj powiemy, że jest to typu string i domyślnie będzie to pusty string. I w tym momencie mamy zaimplementowaną pierwszą metodę naszego kontrolera. Jeżeli chodzi o metodę tworzącą użytkowników, damy tutaj, ona również, ta będzie akurat prostsza, bo tu już nie będziemy bawić się w te HTTP responsy. Tu po prostu zrobimy tak, oczekujemy tego create user requestu. Oczekujemy, że to jest body, czyli będziemy przyjmować JSON-a i zobaczcie, że po prostu tutaj zrobimy typowe proxy, prześlemy go do klienta i zwrócimy odpowiedź. Okay?
Czas przetestować tę prostą aplikację. Aplikację Micronautowe uruchamiamy jak zwykłą aplikację Java'ową. Także za chwilę zobaczycie, że aplikacja już wystartowała. Ona nasłuchuje na porcie 8080 domyślnie. No i zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Ojejku, przepraszam Was za te problemy techniczne. Do testowania tego API będziemy używać takiego narzędzia jak HTTPPy. To jest taki curl na sterydach. Także wykonajmy pierwsze zapytanie. Odpytamy client users. I dostajemy pustą. Na razie jeszcze żadnego użytkownika nie ma. Jak już widzicie, xtargethost został przepisany prawidłowo z tego nagłówka, który otrzymaliśmy. Zresztą jeżeli ja bym... zrobimy taki test jeszcze, żeby Wam pokazać, że tam faktycznie ta aplikacja działa. Zresztą dostanę 401. Jak widzicie, jestem nieuwierzytelniony, nie przekazałem żadnego klucza autoryzacji, więc taka odpowiedź przyszłaby, gdyby nasz klient tego nagłówka nie ustawiał. Dobrze, stwórzmy sobie, wyślijmy pierwsze request typu post, stworzymy użytkownika, damy mu na imię Szymon, powiedzmy, że wprowadzimy nieprawidłowy adres e-mail, więc dostajemy od razu bad request, prawda? Wprowadźmy prawidłowy, dostajemy zwrotkę. Tutaj te pole created by ustawione na Mark Spencer, ta informacja pochodzi z users API. Po prostu jakiś Mark Spencer jest skojarzony z kluczem, którego my wykorzystujemy w naszym kliencie HTTP. No i teraz jeżeli odpytamy listę, oczywiście otrzymujemy listę stworzonych użytkowników. So far so good. Natomiast jest jedna rzecz, którą możemy poprawić. Mianowicie tutaj podawanie tego adresu URL tak na sztywno w adnotacji nie jest zbyt dobrym zabiegiem, dlatego wprowadźmy identyfikator. Dodajmy identyfikator users API. Gdy to zrobimy, możemy przejść do pliku application YAML, pliku konfiguracyjnego. I zobaczcie, tutaj pod kluczem Micronaut mamy coś takiego, zresztą jak widzicie IntelliJ też fajnie podpowiada wszystkie możliwe ustawienia konfiguracyjne w zależności od Waszego, od wszystkich zależności, które w projekcie Micronautowym macie. Możemy pod kluczem Micronaut HTTP Services zdefiniować dowolne tutaj te serwisy HTTP, tak? Tutaj wprowadzimy adres URL, tutaj możemy zrobić connection timeout, na przykład 30 sekund, mamy jakiś tam read timeout, też możemy zdefiniować. Follow redirects i tak dalej, oraz ulala, oraz event loop group. I to jest fajny segue do tego, żeby przejść do prezentacji, okay. Żeby powiedzieć chwilę na temat tego, co się dzieje pod spodem. Micronaut zarówno w warstwie serwerowej i klienckiej używa Nettiego. Zresztą Micronaut nie jest jedynym frameworkiem, który z Nettiego korzysta. Ja tutaj wrzuciłem kilka tak naprawdę logówek i podejrzewam, że każdy z Was przynajmniej jeden z tych projektów kojarzy. Lista jest dużo dłuższa, natomiast wykorzystanie Nettiego ma jedną zasadniczą cechę, powiedzmy, bo czy to jest wada, czy zaleta, to już pewnie zależy od kontekstu. Jeżeli kiedykolwiek deployowaliście aplikację serwletową, na przykład na Tomcata i nie konfigurowaliście puli wątków, to Tomcat miał 200 wątków, które obsługiwały przychodzące połączenia, tak? I jeżeli nie bawiliśmy się w jakąś taką gimnastykę z wielowątkowością, no to przychodził request i ten jeden wątek od początku do końca obsługiwał to, co się w tymże requestie działo. Netty rekomenduje troszeczkę inne podejście. Tutaj, jak widzicie na tym diagramie, przychodzące połączenia obsługiwane są przez coś takiego, co się nazywa event loop group. To jest taka, możemy to w pewien sposób utożsamiać, to będzie duże uproszczenie, z pulą wątków, ponieważ każdy event loop, który w tej grupie występuje, tak naprawdę działa na jednym wątku. I jeżeli chodzi o Nettiego, idea jest taka, żeby event loop nigdy nie był blokowany. Dlatego, że po pierwsze tych event loopów w takiej grupie mamy zaledwie to, co nam powie available CPU razy 2, czyli w zależności, nie wiem, macie 8 korów, tych wątków tutaj będzie 16 wątków, event loopów, tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje z naszą aplikacją na tej ilustracji. Przychodzi request client users i tenże request jest w pierwszy event loop, przyjmuje request przychodzący,
Natomiast w momencie, kiedy wykonujemy to połączenie z naszym klientem deklaratywnym, tutaj w grę wchodzi drugi wątek, znaczy drugi event loop tak naprawdę z tej grupy. Dlaczego? Ano dlatego, że deklaratywny klient również wykorzystuje Nettiego. I żeby teraz nie być gołosłownym, zróbmy sobie taki prosty eksperyment, mianowicie ja sobie tutaj włączę debugowe logi dla klienta i zrobimy to samo dla serwera. A, przepraszam, dobrze, bo tam jest, musimy wrócić tutaj. Na razie to jeszcze zakomentujemy, bo jest pusta. Także restartujemy i teraz zobaczcie, uderzymy właśnie, jest. Wysłaliśmy żądanie HTTP i teraz zobaczcie, co się dzieje w logach. Przychodzący request, który został odebrany przez Routing Inbound Handler, on został odebrany przez ten wątek o identyfikator końcówce 2 z domyślnego NIO Event Loop Group. Nasz klient HTTP, który widzimy tutaj, sending HTTP GET TO i jest podany URL, jest informacja o otrzymanej odpowiedzi, to już chodzi na drugim event loopie, no i odpowiedź wraca do tego event loopa. Jest to troszeczkę niewygodne, żeby jeden request przychodzący nagle potrzebował dwóch wątków, żebyśmy mogli tę komunikację obsłużyć. Jak możemy to naprawić? Ano właśnie, możemy to naprawić w sposób taki, że Micronaut umożliwia nam z racji tego, to jest konsekwencja wykorzystania Nettiego. Skoro korzystam z Nettiego, to też powinienem dać możliwość zdefiniowania event loop group, na którym dany klient chodzi. I tutaj możemy sobie zrobić taką rzecz, że zdefiniujemy sobie users API, tak nazwiemy. I teraz rzecz jest banalnie prosta, bo nie musimy zbyt wiele robić. Pod Micronaut Netty Event Loops jesteśmy w stanie definiować dowolne grupy event loopów. I my zrobimy sobie taką rzecz. Zdefiniujemy sobie ten users API. Jeżeli chodzi o egzekutora, ja wykorzystam istniejącego egzekutora IO. To jest tak zwana pula wątków dla operacji blokujących. Ja powiem tylko tyle, że wykorzystaj, zarezerwuj sobie tak jakby jeden wątek z tej puli. Nie wykorzystuj więcej niż jednego wątku, ok? I teraz zobaczymy, co się wydarzy w momencie, gdy zrestartujemy aplikację. Ok. Wysyłamy żądanie i teraz zobaczcie, różnica jest taka, że request przychodzący został obsłużony przez event lub grupa, natomiast nasz klient używa IO Executor Thread 1 z właśnie puli wątków blokujących. I teraz uwaga, znowu odpalę, o teraz szybko. I teraz za każdym razem będziemy mieć taką sytuację, zresztą jeżeli ja użyję takiego narzędzia Siege, żeby wysłać 1000 requestów, czemu by nie, do naszej aplikacji. Client users. Oczywiście zapomniałem o tym. No to teraz będziemy widzieć, że ta nasza aplikacja wykorzystuje po pierwsze, no teraz widzimy, jeżeli chodzi o event loopa, ja mam 20 core'ów, więc mam 40 wątków w event loopie, więc mamy 40 event loopów, które są w stanie obsługiwać te połączenia. Natomiast jeżeli chodzi o klienta HTTP, on będzie za każdym razem, ja tutaj zjadę na dół, wykorzystywać tylko ten jeden wątek z puli wątków właśnie IO Thread Pool. Także w tym momencie mamy sytuację troszeczkę lepszą, już nie blokujemy tego żadnego z event loopów, natomiast sytuacja też jeszcze nie jest idealna, dlatego że idealna sytuacja w świecie Nettiego jest taka, że przychodzi request, event loop obsługuje request przychodzący, natomiast operacja blokująca, którą my w tym momencie też przesyłamy na pulę wątków blokujących, ona się tu wykonuje. Natomiast tak jak widzicie, ta przerwa, która powstała w tym pierwszym event loopie, oznacza, że w tym momencie nasz event loop jest wolny, może wykonywać inne zadania, co niekoniecznie w tej chwili to, co my robimy, występuje. Możemy to rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy, dużo łatwiejszy i zresztą rekomendowany w większości przypadków aplikacji, to jest rzecz taka. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie kod Micronautowy, starszy, znaczy nowszy niż wersja 2.0, w takim kodzie znajdziecie adnotację execute on, bardzo często wykorzystywaną z task executors IO. Taka adnotacja informuje Micronauta, że body każdej metody w tym kontrolerze będzie oddelegowane do puli wątków blokujących. Puli wątków dla operacji blokujących.
To rozwiąże taki problem, że w tym momencie kiedy przyjdzie tutaj request do na przykład właśnie tutaj tej operacji list, wątek z event loopa oczywiście będzie jakby obsługiwał przychodzące połączenie, natomiast później cała egzekucja i zwrócenie wyniku już będzie pochodzić z puli wątków tych blokujących. Jeżeli teraz zrestartujemy aplikację, zobaczymy, że jak będziemy obserwować tutaj te logi związane z responsem, one już będą pochodzić z jakiegoś wątku IO executora, tak? Sprawdźmy, czy tak jest, czy tak nie jest. I wyślemy sobie tylko jeden request w tym momencie i już widzimy, że właśnie jeżeli chodzi o ten router początkowy, on oczywiście, tu mamy event loopa, oczywiście nasz klient wykorzystuje ten jeden wątek, który pochodzi z puli wątków blokujących i widzimy, że jakiś wątek o numerze 3 zrobił, wysłał nam odpowiedź. Także to jest najprostsze rozwiązanie, które możemy zrobić i właściwie na tym moglibyśmy poprzestać. Wiem, że to nie jest może jakoś super fascynujące, natomiast często pojawia się takie potrzeba, jeżeli tworzymy różnego rodzaju API czy SDK, czy właśnie klientów HTTP, że chcemy też udostępnić operacje nieblokujące, ponieważ tutaj wszystkie te operacje, one są oczywiście blokujące. Jeżeli ja dodam sobie tu metodę, która też będzie na ten endpoint wysyłać żądania, tylko ona będzie zwracać taki typ jak publisher, pochodzący z Reactive Streamsów. I niech on będzie zwracał publisher jakiegoś użytkownika, list async. I to, co moglibyśmy teraz zrobić, tutaj troszeczkę łamiąc konwencję REST API, dodamy sobie jakąś taką dodatkową metodę async. I tutaj zwrócimy od razu publishera od user. Damy tutaj list async. I przekażemy to bezpośrednio do tej metody. To sprawi podobną rzecz, zrobi co adnotacja execute on, z tą różnicą, że w tym momencie widząc typ reaktywny, Micronaut automatycznie zasubskrybuje się do puli wątków, z którą związany jest klient. Czyli w tym naszym przypadku to znowu będzie pula wątków IO. Żeby to Wam szybko zademonstrować, tylko odpalimy sobie ten przykład i pójdziemy do rzeczy ciekawszych. Natomiast dlaczego ja o tym wspominam? Po pierwsze, wspominam właśnie o tym, że bardzo łatwo można się zderzyć z taką sytuacją, w której mamy do czynienia z klientem, HTTP, który podepnie nam się pod event loopa, możemy bardzo łatwo wysycić dostępne event loopy, bo łatwa rzecz, którą sobie możemy wyobrazić, gdybyśmy nie skonfigurowali dodatkowego event loopa, tylko byśmy uruchomili aplikację na jednym wątku, no to w tym momencie ten nasz klient HTTP nigdy nie byłby w stanie wykonać połączenia. Także na to właśnie chciałem zwrócić waszą uwagę. Przejdźmy do rzeczy ciekawszej. Wspominałem na slajdach o tym, że możemy zintegrować się z Service Discovery. I teraz jak możemy to zrobić? Po pierwsze, mam nadzieję, że nie zniknęło, ja tę aplikację Users API tutaj ubiję i uruchomię ją z tutaj tym parametrem Micronaut Server Port ustawionym na -1, żeby wystartować aplikację na jakimś randomowym porcie dostępnym. I co więcej, zrobimy jeszcze tak, że właściwie uruchomimy dwie instancje tego Users API. Users API, jak już widzicie w logach, Registered Service Users API with Console, więc widzicie, że ta aplikacja jest zintegrowana z konsulem. I tutaj widzimy, że faktycznie te dwie instancje zarejestrowały się. Dwa randomowe porty. Nasza aplikacja już w tym momencie nie wie, jaki jest adres tego Users API. Jak możemy to naprawić? Zrobimy to w trzech krokach. Najpierw będziemy musieli dodać jedną ekstra zależność, a jest to Micronaut Discovery Client. Odświeżmy sobie Gradle'a. To jest krok pierwszy. Krok drugi, wykonany już wyłącznie w Application YAML-u. Musimy usunąć na sztywno wpisany adres URL. I krok trzeci, musimy skonfigurować konsula. To, co jest wymagane minimum, to jest Discovery Enabled True. Dodatkowo Default Zone zrobimy w ten sposób.
Konsul często wystawia takie zmienne środowiskowe jak konsul host, więc wykorzystamy albo zmienną środowiskową konsul host lub local host, jeżeli takowa nie została zdefiniowana, i analogicznie dla portu lub port 8500, jeżeli nie został zdefiniowany. I ostatnia rzecz, którą możemy zrobić, klient konsulowy również używa klienta HTTP od Micronauta, więc też jest w grę, wchodzi tutaj event loop, dlatego po prostu sobie zdefiniujemy tutaj taki event loopik metodą copy-paste'a. Jemu też wystarczy absolutnie jeden wątek i w tym momencie konsul będzie tutaj jeden wątek z tej puli wątków wykorzystywać. OK, dobra, restartujemy aplikację i sprawdzamy, co się dzieje. Będziemy wysyłać żądanie na ten users. I teraz, aha, tylko jeszcze zrobimy tak, żeby to było lepiej widoczne. Jak będziemy wysyłać żądania, zwróćmy uwagę właśnie na ten xTargetHost, informacja, z której instancji otrzymujemy odpowiedź. I tak jak widzicie, będzie za każdym razem to jeden albo druga instancja. Zobaczcie, zrobimy teraz taką rzecz. Ja dla domyślnego event loopa, czyli ten, który będzie przyjmował requesty, ja zdefiniuję, żeby on miał tylko jeden wątek. I tylko on jeden będzie obsługiwał przychodzące requesty. I teraz to, co zrobimy, przejdźmy sobie tutaj do tego kontrolera, jeszcze na chwilę się tego pozbędę, bo execute on będzie mi odsyłał to wszystko na pulę wątków IO, natomiast ja z racji tego, że robimy to wszystko pod kontrolą i tak naprawdę to jedyną operacją blokującą tutaj jest ten klient, to w tym momencie, zobaczcie, zrobimy taką rzecz. Aha, czy ja mam ten asynkowy? Tak, jest ten asynkowy. Właśnie, bo to chciałem Wam teraz może tu pokazać. Zobaczcie, wyślemy 1000 requestów na ten endpoint blokujący, tak? I tu jest taka sytuacja, że owszem, ten żądanie do tego users API, ono wychodzi za pośrednictwem tego IO executora, natomiast response jest obsługiwany przez ten event loop, który ma w tej chwili tylko jeden wątek. Troszeczkę rozgrzejemy JVM, bo to w tym przypadku, jeżeli chodzi o throughput, jesteśmy w stanie osiągnąć, jak robiłem tutaj testy, maksymalny wynik, czyli tutaj ta ilość transakcji na sekundę dochodziła pomiędzy 500 do 600 przy rozgrzanym JVM. Aha, jedna rzecz, bo my w tej chwili, on będzie wolniejszy, dlatego że tutaj jeszcze w tym momencie nam działa konsul i odpytywanie o to, gdzie znajduje się users API, tak? Także widzimy, to w tym momencie dzieje się w sytuacji blokującej. Zobaczmy dla porównania, w tej samej konfiguracji mamy jeden wątek, mamy ten jeden event loop, który obsługuje przychodzące połączenia, jeden wątek dla tego naszego klienta i zobaczmy, co będzie się działo w przypadku, gdy zrobimy to w sposób nieblokujący. Tam mieliśmy ostatnia próba po 3000 requestów, mieliśmy throughput na poziomie 100 requestów na sekundę. Tutaj widzimy, że jesteśmy w stanie przyspieszyć. Oczywiście to nie jest żaden dowód naukowy. Nie traktujcie tego jako dowód naukowy, jest tylko pokazanie pewnego rzędu wielkości. Pracując tylko na tych dwóch wątkach, w przypadku nieblokującym, jak widzicie, jesteśmy w stanie obsłużyć na poziomie, nawet tutaj mieliśmy około 1000 requestów na sekundę. Więc tak to się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi tam, nie wiem, ustalanie, jeżeli warta rzecz, taka już detal niskiego poziomu jest taki, że event loop, który w tym momencie, jeżeli robimy to nieblokująco, kiedy on oddelegowuje operację, to ten sam event loop, ten sam wątek będzie przy pomocy channel pipeline'u otrzymywał odpowiedź, więc to nie będzie tak, że te inny event loop może nam tutaj odpowiedzieć. Dobra, będziemy jechać dalej. Jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to jeszcze pod koniec złapiemy, ale już widzę, że czas nam bardzo goni, a są tak naprawdę jeszcze jedna została nam bardzo ważna rzecz do pokazania, bo jak widzieliście, ten serwis Discovery fajnie rozwiązał nam jeden problem, ale problem, którego on nie rozwiązuje, bo nie jest w stanie tego rozwiązać, to jest co zrobić, żeby nasza aplikacja była w jakiś sposób responsywna, na przykład na taką sytuację, kiedy serwis nie jest w stanie nam odpowiedzieć. I teraz odpowiedzią na taki problem jest, i teraz właśnie się wyłączył
On chyba nie lubi tych takich niektórych kolorów, z tego co widzę. Jest Circuit Breaker. Na szczęście drugi slajd, ten istotniejszy, będzie pokazany. Circuit Breaker to jest wzorzec taki integracyjny dla mikroserwisów i teraz na takiej prostej ilustracji zobaczymy sobie, jak on działa. Ja go opowiem na przykładzie Micronauta konkretnie, który ma wbudowaną tutaj ten feature Circuit Breakera, natomiast to będzie miało zastosowanie zarówno, jeżeli używamy Hystrixa czy Resilience4J'a. Idea działania jest taka sama. I zobaczcie, po lewej stronie mamy kod naszego klienta HTTP. Dodałem tu jakieś zielone kropeczki, które sygnalizują, jaki jest stan circuita, czy raczej jak użyjemy po polsku obiegu, tak? Zielona oznacza, że obieg jest zamknięty i komunikacja z serwisem przebiega prawidłowo, tak jak tutaj, zobaczcie. User z API odpowiada, ja wysyłam request do niego. Circuit Breaker nie musi w tym momencie w żaden sposób ingerować w to, co się dzieje. Natomiast jeżeli ja wyślę request, ale user z API z jakiegoś powodu nie odpowiada, nie wiem, powiedzmy usługa jest nieosiągalna, zobaczcie, co się dzieje. Circuit Breaker, zanim wróci do mnie z odpowiedzią, spróbuje raz, spróbuje drugi raz, spróbuje trzeci raz. Trzy próby to są ustawienia domyślne, które możemy przekonfigurować. I dopiero w tym momencie, zobaczcie, co się stało. Dla obieg, dla tej metody list, każda metoda ma swój indywidualny obieg, zmienia status na otwarty. Otwarty obieg oznacza tyle, no i oczywiście też zwraca mi bądź to error, bądź jeżeli zdefiniowałem fallback, dostanę jakąś odpowiedź fallbackową. Otwarty obieg oznacza tyle, że jeżeli ja będę próbował ponownie komunikować się z tą usługą, odbije się od Circuit Breakera i on znowu albo mi zwróci błąd, który wcześniej został rzucony, albo dostanę odpowiedź jakąś taką właśnie zastępczą z fallbacku. Mija 20 sekund i to jest czas, kiedy informacja dla Circuit Breakera, że czas zresetować stan. Ale jak widzicie, kropka czerwona nadal jest, bo to się samo automagicznie nie dzieje. Przy pierwszej próbie połączenia przez Circuit Breaker, który powinien się zrestartować, zobaczcie, że zanim wyjdzie request, Circuit Breaker ustawia status na półotwarty. Status półotwarty oznacza tyle, że w zależności od tej jednej próby, kiedy ja będę się komunikował, jeżeli dostanę błąd, ja z powrotem otwieram obieg i będę odbijał wszystkie requesty. Jeżeli natomiast zakończy się sukcesem, ja obieg zamknę i pozwolę dalej normalnie komunikować się z tą usługą. I tak w telegraficznym skrócie funkcjonuje Circuit Breaker. Konkretnie na przykładzie właśnie Micronauta. I teraz taki Circuit Breaker dodajmy sobie do naszego klienta i zobaczycie, że jest to całkiem prosta rzecz do zrobienia. Jedna adnotacja, Circuit Breaker dodana do naszego klienta. Mamy możliwość konfiguracji, możemy zdefiniować, dla jakich wyjątków on ma ingerować, jakie wyjątki ma ignorować, ilość prób, delaye, predykat, jeżeli chcemy dokładnie zbadać, co się dzieje. Ja tylko sobie przedefiniuję ten reset na 10 sekund i to już będzie tutaj wszystko. I teraz jeżeli chodzi o fallback, bo w tym momencie ten Circuit Breaker przynajmniej będzie stanowił tą zaporę przed wysyłaniem requestów, które nie mają szans na powodzenie. Zdefiniujmy sobie fallback, a fallback definiujemy w następujący sposób. Stworzymy klasę fallback users API client. Klasie tej nadamy adnotację fallback tutaj. I teraz jak poinformować, dla jakiego klienta jest to fallback? Sprawa jest dziecinnie prosta. Implementujemy ten interfejs. I teraz zobaczcie, tutaj ja powiedzmy zwrócę sobie pustą kolekcję, tutaj zwrócę sobie pustego publishera, a co zrobimy z create'em, to za chwileczkę zobaczycie, bo teraz możemy szybko przetestować, czy ten Circuit Breaker faktycznie działa tak, jak to zostało zilustrowane. Zobaczmy, tamte dwie usługi, one cały czas są nieresponsywne. Wysyłamy żądanie. Teraz w logach będziecie mogli zobaczyć, że Circuit Breaker będzie podejmował te próby nawiązania połączenia z serwisem i w momencie, kiedy niestety się to nie uda, zwróci nam pustą listę użytkowników. Ja w tej chwili już tutaj odbijam się od Circuit Breakera i on nie próbuje dalej. Po 10 sekundach, kiedy będzie mógł zresetować, on podejmie jedną próbę, ok, nadal jest nieresponsywnie, więc ciągle zwracam pustą listę. Więc odczyt jest prosty, ale powiecie, panie kolego, no fajnie, a co zrobić z zapisem? I to jest sprawa oczywiście jest trudna i nie ma jednego super rozwiązania na to. Nam czas bardzo mocno ucieka, ale pokażę wam jedno rozwiązanie, które można zastosować. Zobaczmy to na poniższym przykładzie. Wykorzystamy sobie SQS-a,
kolejkę, na której będziemy zapisywać requesty. Ja mam odpalonego local stacka, więc będziemy korzystać tutaj akurat z local stacka. I zobaczcie, co zrobimy. Przychodzi request typu post, wysyłany jest JSON. Cały cykl odbijania się od circuit breakera, konkretnie od tego user CPI, który nie odpowiada, odbywa się tutaj. I w momencie, zanim circuit breaker nam zwróci odpowiedź, wyślemy sobie ten request na SQS-a, na specjalną kolejkę i wtedy wrócimy do klienta. Jeżeli pojawi się kolejny request, nie będziemy próbować wysyłać, tylko znowu ten request, ten JSON, który wysyłamy, odłożymy sobie na kolejkę SQS-ową. Minie 20 sekund i teraz już w tym momencie komunikacja jest nawiązywana normalnie. I to, co się dzieje także w takiej sytuacji, coś, czego my nie zaimplementujemy, bo nie wystarczy nam czasu, ale w kodzie źródłowym akurat to jest, więc możecie zobaczyć. Micronaut wyśle taki event, circuit closed event, i on nam pozwoli odczytać, dostać się, który to circuit został zamknięty, i jeżeli byśmy chcieli to zaimplementować w ten sposób, ja mogę wymusić uruchomienie tego SQS Worker Job. Ten SQS Worker Job to będzie taki specyficzny job, jeżeli używaliście Quarca, wiecie, czym są joby, on będzie co pewien interwał czasu sprawdzał, pobierał wiadomości, próbował je przesłać, i my to tak właśnie zrobimy, ale kiedy dostanę ten event, ja bym chciał go już tutaj forcem uruchomić, żeby te wiadomości wysłać ponownie. OK? Właśnie to, co się stanie. SQS Worker Job jako input używa kolejki SQS-owej i tu użyjemy fajnej biblioteki, którą stworzyliśmy właśnie w Agora Pulse, czyli Micronaut Worker, i on wyśle ją używając klienta deklaratywnego, co też nam da, jak zaraz zobaczycie, fajny feature w postaci, jeżeli nadal będzie nieresponsywnie, no to on te requesty ponownie odłoży na kolejkę. Dobra, lecimy z koksem, rzeczy są 3 do zrobienia. Dodamy sobie jedną zależność, czyli tutaj dodaję właśnie Micronaut Worker Queues SQS. To jest biblioteka, którą w firmie, w której pracuję, robimy. I co następuje? Stwórzmy sobie tego, użyję nazewnictwa ze slajdów, czyli SQS Worker Job. Tutaj damy adnotację singleton, żeby było wiadomo, że jest to bin micronautowy. Zaimplementujemy sobie interfejs funkcyjny consumer i będziemy konsumować te create user requesty. OK? Jedna metoda accept, która jest potrzebna. I teraz jak skonfigurować tego workera z kolejką? Mamy taką adnotację consumes, zobaczcie, tu ważny jest package name, i zdefiniujemy create user request. Taka kolejka, ona już u mnie na local stacku jest utworzona i z niej będziemy konsumować input. Ja ustawię ten initial delay na 10 sekund, będę chciał, żeby ona dosyć szybko sprawdzała, oraz fixed delay użyjemy również 10-sekundowego. Także co 10 sekund będziemy sprawdzać, czy jest jakiś input dla naszego workera, jeżeli tak, będziemy wysyłać. I co zrobimy? W momencie, kiedy pojawi się input, zobaczcie, wstrzykniemy sobie tutaj tego klienta przez konstruktor. Ja dodam takie brzydkie po prostu resending, żebyśmy widzieli, kiedy się to dzieje. I po prostu wysyłamy ten request właśnie do klienta. Jeżeli będzie na przykład 10 wiadomości, ta metoda będzie 10 razy dla 10 oddzielnych requestów wykonana. OK? Także tu mamy workera. Jeszcze z Micronaut Workerem jest o tyle fajnie, że tego joba moglibyśmy w Application YAML rekonfigurować, więc w zależności od środowiska możemy dawać inną konfigurację, mamy taką elastyczność. Ostatnia rzecz, którą tutaj musimy zrobić, no to co się stanie dla fallbacka, dla tego metody create. Na początek, słuchajcie, zwróćmy usera, który nie ma nadanego UUID, przepiszemy name, przepiszemy email, a jeżeli chodzi o created by, ten ostatni tutaj argument, żebyśmy wiedzieli, że on pochodzi z fallbacka, ja sobie tak to zdefiniuję. Natomiast oprócz tego użyjemy czegoś takiego jak Job Manager, to jest komponent pochodzący właśnie z biblioteki Micronaut Worker, żeby za jego pomocą, a konkretnie za pomocą metody enqueue, żebyśmy mogli sobie odłożyć tę wiadomość na kolejkę. I tu po prostu powiemy SQS Worker Job, dlatego też zaimplementowaliśmy tego konsumera, jak widzicie, bo jeżeli mamy dwie opcje, albo nazwa stringiem, nazwa jobu, lub konkretnie, jeżeli on implementuje właśnie interfejs consumer. No i w tym momencie powiemy sobie tutaj tego requesta, odkładamy. Ostatnia rzecz, żeby to demo zadziałało, ja muszę sobie tutaj, słuchajcie, skonfigurować endpoint,
dla SQS-a z local stacka. OK, to jest localhost port 4566. Chyba literówki żadnej nie zrobiłem. I to wszystko. I robimy ostatnie demo i kończymy. Restartujemy aplikację. Sprawdzamy te dwa serwisy, one nadal są nieresponsywne. Stworzymy, wyślemy nowy request postowy. Tutaj wcześniej wysyłaliśmy, nie, prag, tylko zrobimy Toruń, e-mail toruń@example.com. Wysyłamy. Circuit Breaker w tym momencie podejmuje 3 próby. To się, jak wiemy, nie powiedzie, dlatego że serwisy są niefunkcjonujące. Dostajemy zwrotkę. Z fallbacka otrzymaliśmy. Request został odłożony na SQS-a. Dodamy sobie jeszcze JUK. Też dostaliśmy zwrotkę. OK. Tylko teraz już widzimy też w logach, widzicie, co 10 sekund nasz SQS job próbuje wysyłać je ponownie, ale oczywiście tamte serwisy nadal są nieresponsywne, więc te wiadomości siłą rzeczy wracają na SQS-a. Natomiast podniesiemy sobie jedną z tych usług, OK, tutaj sprawdźmy, jeszcze nie zostały one wysłane i po 10 sekundach, jak widzimy, SQS Worker Job pobrał te dwie wiadomości z SQS-a, wysłał je ponownie i też akurat wykorzystanie SQS-a ma tę zaletę, że te wiadomości zostały skonsumowane, one więcej wysyłane już nie będą. Także w ten sposób możemy też zrobić pewnego rodzaju fallback dla zapytań, nie tylko odczytujących, ale również zapisujących. To tyle, jeżeli chodzi o kod. I to, co my zobaczyliśmy dzisiaj, to jest wierzchołek góry lodowej, nawet nie, bo oprócz tak naprawdę tego może deklaratywnego klienta, my też nie wszystkie jego feature'y tutaj byliśmy w stanie zobaczyć. Większość z nich, natomiast jeżeli chodzi o samego Micronauta, tych rzeczy w Micronaucie jest jeszcze więcej, bo mamy chociażby Micronaut Data, który nam daje fajną warstwę dostępu. O, kolejny slajd, którego projektor nie lubi. O, to chociaż może ten ostatni. Właśnie mamy Micronaut Data, Micronaut Security. Mamy wsparcie dla wszystkich cloud providerów, od AWS-a przez Azure'a, Oracle Cloud'a, Google Cloud'a. Wspomniany na początku GraalVM. Warto też wspomnieć, że dzisiaj spora część developmentu Micronauta odbywa się w Oracle Labs, więc Micronaut jest bodajże takim, jeżeli chodzi o wsparcie dla GraalVM-a, frameworkiem praktycznie numer jeden. Możemy Nettiego zastąpić servletami i niedawno wydany JDK Azul Crack i tak dalej. Właśnie języki inne programowania, Kotlin, Groovy, Maven. I tak dalej, i tak dalej. W linkach do, w repozytorium do tej prezentacji znajdziecie linki do tych wszystkich zasobów, między innymi dokumentacja, która jest fantastyczna, jeżeli chodzi o Micronauta. Bardzo dobrze opisane przykłady, wyjaśnione, kody źródłowe również podane zarówno dla Javy, Groovy'ego i Kotlina. Rzecz chyba najfajniejsza to są user guide'y. Są 132 user guide'y, jeżeli szukacie na przykład Micronaut i, nie wiem, Keycloak, Micronaut i Kubernetes, Micronaut i OAuth Security, Micronaut i, nie wiem, MongoDB. Takie user guide'y można znaleźć, które krok po kroku poprowadzą Was, jakich feature'ów trzeba użyć, żeby taką aplikację stworzyć. Ja też Was zapraszam do siebie na Twittera, na taką serię DMN Files, gdzie no właśnie. Patrzcie, no i tutaj dla mnie jeden z ważniejszych slajdów, ale jak wejdziecie na Twittera, to znajdziecie. Już zrobię około 60 takich odcinków związanych z krótkimi code snippetami Micronauta, gdzie na jednym obrazku staram się pokazać fajne feature'y związane z Micronautem. Ostatni slajd przynajmniej zadziałał. Ja Wam dziękuję. Tu jest link do tych kodów źródłowych. Można sobie zeskanować QR kod.